Na jakimś grzęzawisku jest Donan. Zobaczcie. A, mamy tutaj punkcik nawigacyjny. To wiecie co? Może nas od razu gdzieś wysłać, to ja sobie to odkryję może. Dlaczego nie? A, ruiny twierdzy. To jest zamknięte. Zamknięte. Na cztery spusty. No dobra. Teraz już rozumiem, dlaczego jesteś na przodzie. Może tam wejdziemy, co? Razem. Czujesz to? Dotyk Mefista jest tu wszechobecny. Cała ta nienawiść. Właśnie tego nam trzeba, aby dostroić kamień dusz i przygotować go dla Lilith. Jestem za stary na wspinaczkę. Ty możesz wejść i otworzyć kratownicę. Tak jest, Donanie. W miejscu spoczynku przywódcy Zakarum, ściganego przez Mefista. Grupa świętych paladynów zbudowała strażnicę i pochowała w niej ciało. Wygląda na opuszczoną. Czyżby? Być może miała rację. Nawet powietrze jest tutaj ciężkie od obcej magii. Magii? Co takiego? Powinienem był wziąć ją ze sobą. Im szybciej znów będziemy razem, tym lepiej. Tej Neireli bardzo szkoda, aby przeżyła, nie? Nie doszedł do tego wniosku bez powodu. Lilith jest matką sanktuarium i w przeszłości zdarzyło jej się stanąć po stronie ludzi. Jednak to błędne rozumowanie. Lilith postrzega ten świat i jego mieszkańców jako swoją własność, swoje królestwo. I zawsze tak będzie. No, nie ma co. Jest spoko, ale nie ma co wariować. I tak nas by ubiła. Teraz tak, tu mamy chyba wejście bokiem. Tak, widzę tutaj wejście bokiem. Najpierw tych tutaj jakichś szkieletowych paladynów obrońców. I tu by chyba było, co? Tak, nawet nam chyba te szkielety drogę pokazują. Dobra, z drogi śledzie. Druid jedzie. Ziu. Kamienna tarcza. I na mury. Na mury runą, runą, runą. No zobaczcie nawet to światło, nie? Takie jak w tym drzewie szeptów. Szepczące wzgórze. Ale ciekawe, że tam narrator to opowiadał przy tym drzewie. No dobrze. Jesteśmy na dobrym trakcie. Jak w Kermoren troszkę. Teraz tak, można by sobie tutaj przejść. Albo tutaj dziabnąć, nie? Ja bym sobie przeszedł do tego punktu nawigacyjnego, ale widzę, że tutaj nie za bardzo. Troszkę nas omamili. Dobra, pójdę w koło. I to tu by trzeba skoczyć, co? Pyk na drugą stronę pontaru. Tak, zobaczcie. Tu jeszcze jest coś dziwnego. Zablokowane przejście. A nie, też byśmy mogli przejść. Aż sobie wejdę, zobaczę. Może coś będzie za winklem. Ołtarz Lilith. Zwiększoną maksymalną liczbę szemrzących. A, spoko, spoko. Oboli, tak? Tam było. No to też się przyda. Dlaczego nie? Panowie szkielety, to się wam nie uda. Jesteście już tutaj niepotrzebni. Wbija druid na krużganek. Nie ma lipy. Ruiny twierdzy Rakata. No i dobra, mamy trzeci punkt nawigacyjny. I teraz już tylko kratownica, żeby Donan wszedł. Będziemy działać. Ale druid to ma długą rękę, nie? Długą rękę ma. Jesteś wreszcie.
Pośpieszmy się, to miejsce wywołuje u mnie ciarki. Brrr. Chodź. Chodź do Nanie. Musimy wygłosić kazanie. No, patrzcie, jakiś tutaj papież. Słyszysz? Dziwne. To w Hawezarze są wilki? A gdzie nie ma? Jak przyprowadzę, to będą. Splugawione pod krypty. Tutaj wszystko tu jest splugawione. To musi być właściwe miejsce. Tak jest. To na nie. I to prawie jak Conan, co? Donan, Conan. Obyś nie skonał. Co to za szkieleciki? Jakaś imprezka? Nie wiecie, co mnie przeraża? Zaraz będzie 50 level. I co dalej? To jest 5 akt. Jeszcze daleko do końca. Dobra. Obrońca grobowca. Pradawny paladyn. Straciłem do tego zapał. Co ty robisz? Ej, on to lutuje. Patrzcie. Taranem. Czarny grobowiec. Cokolwiek tu jest, to nienawiść dominuje. Na tyle silna, by dostroić kamień dusz. Gratiam tan nis peri tom dis ukulman. Szlak. Coś jest nie tak. Kurde. Postrzeliło cię. Uosobienie nienawiści. Dobra. Ej, ale ładnie go przeszyło, nie? Kurde. Stanął w miejscu i nawet nie mogłem porozmawiać z chłopem. A to już coś na rzeczy. Ale tutaj to miejsce ma taką ciężką aurę. Ciężką. Uciekać. Do domu. No już. Dalej. Ty stary durniu. Co jest z nim nie tak? Dlaczego? No nie. Jest gorzej niż myślałem. Musiał zostać uszkodzony, gdy Jorin... Gdy Astaroth. Ale wiesz, jak to naprawić. Będziemy potrzebowali surowców. Żywego srebra na początek i narzędzi alchemicznych. Obok jest wioska. Może tam znajdziemy to, czego potrzebujemy. Spotkajmy się tam, gdy będziesz mógł. Ja mogę, baronie. Dobra, krwawy baron. I znajdziemy go. W Wedżynhanie. Dlaczego nie? Dobra, kolejna miejscowa. Tu jest całkiem fajnie. Bo mamy już czwarty punkt nawigacyjny. Wydobywający się z wieży. Nie było jej tak długo. O kurczę. Ale wiecie co? Chociaż tu sobie odbiorę. Tu jest jakiś questik, to sobie... Chociaż go weźmy. Znów kręcą się tu wiedźmy. Umierają. Zakładam, że przysłano cię na pomoc. No dobra, wyglądasz przyzwoicie. Zapytaj starszych o opinię. Musimy zrozumieć tę chorobę. Choroba dzikich krów? Nie, na razie nie będziemy wypytywać, ale... Odebrać można, nie? Żebyśmy wiedzieli, że mamy go chociaż na liście. Ale skupimy się na tej fabule, bo... Nie czuję się dobrze. Już wkręciło. Wbij to sobie do głowy. Czegokolwiek szukasz, u nas tego nie ma. Wiem, że bodźca! Chciałabym móc zrobić coś więcej. Musimy być silni i poczekać, aż starszyzna znajdzie lekarstwo.
Nie znajdzie. Chyba nie znajdziemy w tym mieście nic przydatnego. Bo to zwykła wioska na moczarach. Musi coś tu być. Od tego bagna ciągnie magią. A tam, gdzie jest magia, są też jej użytkownicy. Skoro to wiedźmy szukasz, to idź do wieży. Ogień się pali, więc tam siedzi. Wygląda na to, że czeka nas spotkanie z wiedźmą z bagien. Miej się na baczności. Wiedźma z bagien, lubimy to. Jorzin z bażin. I tak dalej. Muszą być użytkownicy mocy, tylko jasnej czy ciemnej strony. Dobra, Donanie, masz wierzchowca? No, jakiegoś takiego małego, ale masz. Nie jest źle. Patrzcie, tu już troszkę się zadań roi, ale cel jest jasny, bo jak się rozproszymy, to nas na 5 godzin nie będzie. Dobry? To ty jesteś wiedźmą zwierzy? Hrodrimie, myślałam, że udałeś się do twierdzy. Tak, cóż. Ale dymy, Taisa. Dlaczego miałabym wam pomóc? Cóż, wszyscy życzymy śmierci Eliaszowi. Owszem, ale naprawienie kamienia dusz dotyczy Lilith, a ona mnie nie obchodzi. Nie potrzebuję wiele. Wystarczy żywe srebro i narzędzia, które posiadasz. Takie małe prośby rzadko takimi pozostają. Pewnie to wiesz. Ale pomogłeś mi przetrwać przywołanie Andariel, więc moje narzędzia są twoje. Po żywe srebro musicie iść do Walty. Znajdźcie ją, a dostaniecie to, czego ci potrzeba. Kurde, zmieniła się ta Taisa. Masz narzędzia? Widzę, że będę musiał iść sam, tak? Okej. To siostra po fachu, ale tak jak i mnie, daleko jej do wiedźm z ludowych podań. Walta to nie byle alchemiczka. Bądźcie przy niej ostrożni. Walta brzmi jak walka. Ponieważ tak postanowiłam. Wy zabierzecie Eliaszowi nieśmiertelność, a ja odbiorę dług. Dług. Przychodzisz wścibiać nos w moje sprawy, czy naprawić swój kamień dusz? Co ona taka zdenerwowana? Okazała mi dobroć, gdy byłam młoda. Niedawno znalazłam sposób, by spłacić ten dług. Maść, która wyleczy jej przypadłość. Ale ona odrzuciła pomoc. Powiedziała, że mu głupia, że w ogóle próbuje odmienić jej los. Wtedy ostatni raz ją widziałam. To oczywiste, że nie chce mojej pomocy. Może nie chcieć maści, ale to nie znaczy, że nie chce ciebie u swego boku. To mi nie wystarczy. Więc tak naprawdę chodzi tu o nią, czy o ciebie? Oj, ty mądry druidzie. Przegiąłeś trochę z tą mądrością. Horadrimowie badali kamień dusz od pokoleń. Ja sam przez ponad 20 lat. Ale w sanktuarium nie ma tylu ksiąg, by pomieścić wszystko, czego jeszcze o nim nie wiemy. Potrzebujemy cudu. Ale tego właśnie ode mnie oczekujesz, prawda? Prawda, bracie. Prawda. No właśnie, Horadrimie. Co o mnie sądzisz? Ja... Życie zatrzymało mnie w Skozglen na wiele lat. Nie poznałem nikogo takiego jak ona. Ty. Odkąd urodził się mój syn. Może dziwnie to zabrzmi, ale przypominasz mi o tym, jak to jest być młodym. Przeżywać przygody. Mierzyć się z niebezpieczeństwem? Wierzyć, że mogę je pokonać. No, czyli my też jesteśmy młodzi, fajnie? Tak. Tak, mnie również. Gdybym napisał do Lorata i został w Elsheimie,
Gdybym wychował Jorina nauczonego, a nie żołnierza, teraz to bez znaczenia. No, gdybanie nic niestety nie pomoże. Jedynie możemy zapobiec masakrze w całym sanktuarium. Idziemy na te pustkowia popielne. Powiem wam, że tu jest spory obszar. Spory obszar, ale musimy znaleźć jakiś taki punkcik. Myślę, że może być tu. I też ciekawe, że prawie nam się cała mapka odkrywa. Całkiem imponująco, jak na robienie fabułki. Jest, no. Szczerze mówiąc, na mapie to widać jednak. Z kociołka cuchnie demonicznym ogniem, siarką, popiołem i krwią. Oj, cuchnie trupem. Płonący trup i topornik. Płonący trup. Co tu jeszcze? Manifest. Moje siostry nie rozumieją, że mamy więcej wspólnego z Lilith niż z jej wrogami. Odwieczny konflikt nie dotyczy drzewa. Ale nas, tak. Nasze przetrwanie zależy od matki sanktuarium. Ta przepowiednia nawiedza moje sny. Ginę wraz z upadkiem sanktuarium, ale Eliasz mówi, że istnieje inne rozwiązanie. Lilith. Czuję we własnych kościach, że jestem z nią związana. Wiem, że to ona jest odpowiedzią. Walta? Masz w zwyczaju węszyć po domach innych ludzi? Tak? To moja codzienność, pani. Taisa, nieświadomie posłała cię na śmierć. W końcu pojmie, jak daremna jest jej pogoń za Eliaszem. I ujrzy w Lilith naszą przyszłość. Walta! Mówiłem, że Walta się rymuje z walka. Pani, powinna się nazywać Walka i tyle. No, ładne! Ładne zaklęcia pieruńskie. No, powiem wam, 49 level. Wygląda fajnie, brzmi fajnie. No to jedziemy z koksem. Druidzie. Dobrze ci idzie. Trzy szybkie. Raz, dwa, trzy. Czyli jak napełnimy sobie całą siłę duchową. O kurde. To tak na trzy razy nam starczy tej luty. A luta jest najważniejsza. Pamiętajcie. Luta i tyle. Luta i do przodu. Pyk, albo z węża. Z węża też można, no. Niedźwiedziołak. Nie do ruszenia. Praktycznie on jest skalny troll. Nic mu się nie dzieje. Łupię tą łapą ogromną. Pyk. Czasami się ruszę w bok. Dziabnę o ścianę. Ale właśnie na te elity, tych bossów, to niekiedy... Niekiedy ta szarża jest taka słabsza, bo nie odbijają się od ściany, nie mają takiego fantastycznego kołowrotka nad głową. A jak ja lubię taki kołowrotek widzieć u moich przeciwników. To mi się kojarzy z taką kreskówką. Z czasów Pegasusa. Idealne. Gdzie jesteś, pani? O, chodź do bariery. Tu się ogrzejemy. Ziup. No bo ta szarża to tak... Nie lutuje jakoś bardzo. Akurat... Tego przeciwnika, ale zdarza się, że... O! Dobra, pani! Dziwna ta pozycja, no ale cóż zrobić? Gniew Walty! Ale postać jest masakrycznie mocna nasza, bo... Praktycznie stoję... Jak taki tank. I zobaczymy, ile nam jest w stanie zrobić. Teraz odzyskujemy to zdrówko, nie? Damy sobie skorupę. No, jedno piczko pewnie będę musiał wypić, ale... To i tak przyjmuję wszystko na klatę, co jest do przyjęcia. Bo dużą tą klatę mamy.
takiego strongmana. A i tak nam to żyćko wraca, nie? Bo mamy tą pasywkę. Tak jak w snach. Żywe srebro. Aż się spaliło. Dobra, możemy wrócić. Jerzy siedzi w wieży. Umieść oczyszczone żywe srebro w misce na stole. Dobrze. Misce na stole. Potrafię. Może z tobą, Donanie, pogadam. A tu co macie? Taisu, udało mi się spełnić twoją prośbę i sprawdzić stan Timue. Zdrowie pozostaje bez zmian, ale pytała o ciebie. Może w końcu odwiedzisz ją osobiście? Wysłużona zabawka. Na jednym z uszu wyszyto literę T. Jest jeszcze mniej spokojny niż zwykle. Stracił syna. A żal będzie zżerał go od środka, dopóki nie spróbuje się z tym zmierzyć. No racja. Jak miewa się moja siostra? Okazało się, że ceni Lilith ponad waszą przyjaźń. Eliasz przeciągnął Waltę na swoją stronę. To niemożliwe. Wiedziałaby, żeby nie ufać Eliaszowi. To nie Eliasz ją przekonał, a Lilith. Uznała jej argumenty za wartościowe. Walta była moją nauczycielką. Prowadziła mnie, gdy po raz pierwszy rozpoczęłam służbę. To... przykre. Wiem, to przykre. Trudno w to uwierzyć. Widziałem, jak moi sojusznicy sprzymierzali się z Lilith. Myślałem, że są silniejsi. Ale właśnie dlatego musimy pilnie naprawić kamień, aby nikt inny nie padł ofiarą jej kłamstw. Na przykład nasz druid. Żywe srebro. Wymieszaj je w kociołku. Dobra, kociołek druida. Ciup, ciup, ciup. Roznieć ogień. Przekręć koło dwa razy. A może trzy razy? Nie. Przekręć jeszcze raz. Zapomniałem. Siarka. Rozgnieć ją w moździerzu. Ale jazda. Jesteśmy wysłannikiem. Donanie? Czyń powinność. Szasiliu, kill nim. Szasiliu, kill nim. Szasiliu, kill nim. Nie! To nie działa! Dupa zbita? Mówiłem ci. Mówiłem. Nie jestem człowiekiem, którego potrzebujesz. Nie jesteś Horadrimem, którego szukamy. Mówiłem ci. Mówiłem. Nie jestem człowiekiem, którego potrzebujesz. Nie nadaje się do tego zadania. Co możemy zrobić? Moim zdaniem już sam sobie nie ufa. Nie rozwiejemy wszystkich jego wątpliwości, ale jego żałoba, syn, jest sposób. Nie spodoba mu się. Dlaczego mu pomagasz? Mogłeś zostawić nas na pastwę losu. Każdy potrzebuje czasem przypomnienia, że niebezpieczeństwo można pokonać. Ale najpierw trzeba spróbować. Horadrimie, chodź tutaj. Po co? Czego chcesz? Chcę cię gdzieś zaprowadzić. To miejsce starej mocy na bagnach. Myślę, że dobrze ci to zrobi. No nie powiem. Zachęciła pani. Czyli Taisa i Donan, tak? Idziemy na stare bagna. Ze sprzymierzeńcami. Doprowadź Taisa i Donana do
Miejsca rytuału. Gdzie my jesteśmy? A, weszliśmy sobie na te bagna, tak? O, ale patrzcie, jesteśmy w środku, ale tak jakby na otwartej mapie. Czyli teraz drzewo szeptów. Światłość. Też to czujesz? Magia bagien jest tutaj wyraźnie mocniejsza. Walta przyprowadziła mnie tu, gdy byłam młoda. Tu możesz zmierzyć się ze swoimi demonami. Strachem lub smutkiem. Kto to? Nie, mam tego dosyć. Co zatem zamierzasz? Na bagnach nic nie jest za darmo, Horadrimie. Nawet twoja magia. Jakąkolwiek logiką się kierujesz, jesteś w błędzie. Ja! Nie czujesz zewu przygody, co? Chyba nie zniknął wraz z młodością. Wyjdź i złóż ofiarę bagnom. Pierścień, naszyjnik. Coś, co jest dla ciebie cenne. W międzyczasie nasz przyjaciel zbierze dwie rzeczy. Robaczy Ichor i żółty lotos. Robaczy Ichor? To Walta zrobiła ze mnie prawdziwą wiedźmę. Ciężko mi pogodzić się z jej śmiercią. Rozumiem, dlaczego dostrzegła przyszłość w Lilith. Matka Sanktuarium nie różni się tak bardzo od wiedźm z Havezaru. Lecz ja nie porzucę mej powinności. Eliaszowi trzeba wymierzyć sprawiedliwość. Tego oblicza Walty nigdy nie pojmę. Ale Ichor to pamiętam, że był w Dead Island 2. O? Z zombiaków. Nie dziś. Ale nadejdzie czas, kiedy będę musiała zrzucić trapiące mnie troski. A gdzie to mamy zebrać? Na tych terenach rytualnych? Ciekawe gdzie. Ichor Robaczej Królowej. Żółty lotos. No chyba, że musimy stąd wyjść, ale... Na razie się tu rozejrzę. Tak, bo jest szansa, że coś znajdziemy tutaj po bokach. Coś jest tutaj. Miejsce mocy. Albo będzie królowa, albo żółty lotos. Dobra, najpierw się pozbędziemy tego tałataństwa całego. Znowu wychodzą. Tak jakby tutaj przez chwilę coś żółtego było. O, jest. Królowa. Królowa larw. Przebrzydła istota. Ale ten pierwszy atak to prawie całe żyćko wziął. Dobra, to mamy. I żółty lotos. Albo będzie tutaj, albo w drugą stronę. To poszukamy. Kwiat lotosu. O, patrzcie, jaki fajny. No to możemy spokojnie wrócić. Umieść dar bagien w kociołku i zapasz herbatę. Herbatka. Że to strata twojego czasu i mojego przy okazji. Halo, proszę się uciszyć. Nie ma tu wstępu. Do kotła wszystko. Widzisz te kaganki? Rozpal je. Wypijemy herbatę i zaczekamy. Znowu kaganki. Na co czekamy? Aby bagno zawołało do twojej duszy i wyciągnęło z ciebie to, co ropieje jak zatruta rana. Ugh.
O nie! Nadchodzą! Ojcze... Spokojnie. Nie martw się. Ojcze... Jorin! Synu! Jak to możliwe? Synu, proszę, wróć do mnie! Wróć! Nie powinienem był cię puszczać. Mogłem ci odmówić, zatrzymać cię przy sobie w Altheimie. Dlaczego mnie puściłeś? Nie wiem. Ja... Miałeś taki zacięty wyraz twarzy. Byłeś gotowy. Musiałeś odejść. Musiałem. I znów muszę. Czekaj! Ja tylko... Ojcze... Jestem gotów. Nie! Co? Portal. Mefisto. Czego chce ode mnie ten parszywy demon? I to teraz. Parszywy demon. Płomienny portal. Oj, oj, oj. Wizja. A nie mówiłem, że Huradrimowie będą cię ograniczać. Mówisz? Na nich. Tak zadręczają się własnymi uczuciami, że zapomnieli, co tak naprawdę się liczy. Prawdziwym zagrożeniem jest Lilith. Nie, Eliasz. Znaczy, to wiem, nie? Tylko, że oni latają za tym Eliaszem, a Lilith robi swoje. No to jest racja, Mefisto. To jest swój chłop. Wiem już, dlaczego tak bardzo się jej boisz. Mój los jest związany z twoim. Jeśli mnie pochłonie, sanktuarium będzie zgubione. Ale wciąż możesz ją powstrzymać. Co gdybym otworzył portal, który wyprowadzi cię z tych bagien? Niech Horadrimowie rozprawią się z Eliaszem, skoro takim to ciąży, a my... Skupimy się na powstrzymaniu Lilith. Kuszące. Ale to tobie właśnie ona ciąży. No mi też, ale... Eliasza i tak trzeba dojechać. Wiem, kim są moi prawdziwi sojusznicy. To moi przyjaciele. Zabierz mnie do nich. Nadejdzie dzień sądu. Dowiesz się, kto jest twoim prawdziwym przyjacielem. A teraz wracaj do swoich sojuszników. Powiem wam, że te sceny z Mefisto... Miodzio. Pokładałbym nadziei w Inariusze, jeśli to o nim mówisz. Anioł był moim więźniem. Poznałem jego prawdziwe oblicze. Jest bardziej podobny do Lilith niż myślisz. Co, Inarius?
nas zdradzi? Już przed tym, gdy stał się moim więźniem, przepełniała go nienawiść. Ja ją tylko rozpaliłem. A kiedy uciekł do twojego świata, zabrał ją całą ze sobą. Panie, proszę mi tutaj nie mydlić. Wygra. Będzie to wyłącznie twoja wina. Chłopie, uspokój się. No nie wygra, spokojnie, ale... Gdzie z takimi tekstami? Do druida. Wróciliśmy. Na szlak. Wybacz, Taiso, byłem pogadać z Mefisto. Jeszcze nie wiem. Wędrował godzinami, aż działanie naparu osłabło. Długa podróż przez bagna daje więcej niż krótka. Zdaje się, że twoja trwała jeszcze dłużej. Zmierzyłeś się ze swoimi demonami tak jak Horadrim? Tak. Mam nadzieję, że po raz ostatni. Demon kuźni. Zaczynajmy. Wymieszaj żywe srebro w kociołku. Jeszcze raz. Teraz już masz pompę, co? Zaczynajmy. Niech Freja wskaże zwycięzcę. Teraz ogień. Obróć koło dwukrotnie. Ni mniej, ni więcej. Dwa razy. A, czyli teraz już jest pewny. Teraz rozetrzyj siarkę. Ostrożnie. Kurde, jest... Jest pewny bardziej. Młot! Siarka! Ostrożnie! Osuń się! Się mówi o tych arkanach sztuk horadryjskich. Przestań! Wszystko gotowe. Nie traćmy czasu. Tak. Mamy zadanie do wykonania w twierdzy Zakarum. Zakończmy to! Wow! To było mocne. Jak ten młot do Nana. Ale teraz był pewny, nie? Krok naprzód. No i proszę państwa, twierdza Zakarum nad przepaścią. Idziemy. To już nie może czekać. Jeśli film ci się podobał, zachęcam do subskrypcji i wsparcia kanału na patronite.pl. Wszystkie przydatne linki w opisie. Natomiast kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Kliknij w niego i oglądaj już teraz.